Witam raz jeszcze, tym razem z pokoju, w którym prezentujemy naszą propozycję gamingową. To jest telewizor serii 6703 z trójstrojnym systemem Ambilight, 4K i HDR oczywiście obsługuje ten produkt. To, co jest wyjątkowe w tym ustawieniu względem innych telewizorów na rynku, to, że ten telewizor jest wyposażony w technologię Ambilight oraz w funkcjonalność Ambilight Plus Hue, czyli możliwość połączenia systemu Ambilight z żarówkami Philips Hue. I tu mamy 5 takich źródeł światła Philips Hue, 2 lampy stojące, 2 lampy typu Hue Go, czyli takie przenośne, i jeden LED strip, który jest tutaj za szafką umieszczony. I teraz to, co nam ten system daje, to że właśnie te lampy mogą podążać za kolorami Ambilighta. Ten system jest dostępny już od kilku lat, natomiast w tym roku wprowadzimy modyfikację w oprogramowaniu, która umożliwi znacznie szybszą komunikację między Ambilightem a żarówkami Philips Hue i one będą mogły dużo szybciej reagować na to, co się dzieje na ekranie. W tym pomieszczeniu mamy także Xboxa One X i soundbar Dolby Atmos Philipsa B8. No i za chwilę sobie włączymy grę Redout z Xboxa właśnie, która będzie w 4K, w 60 klatkach na sekundę będzie chodziła. W takim trybie, jak i zresztą w każdym innym, nasz telewizor jest wyposażony czy cechuje się input lagiem poniżej, czy w granicach 20 milisekund. Także można sobie tutaj, jeżeli ktoś jest na IFA, może nas przyjść odwiedzić i się sam przekonać, że input lag na takim poziomie jest już niewyczuwalny. Można się samemu o tym przekonać. No i gra właśnie w tym najwyższym formacie graficznym dostępnym obecnie działa bardzo szybko, płynnie i no i nie można zwalić się na telewizor, tak, że nam w grze nie idzie. Tak, jeżeli się obijamy o bandy, tak jak tutaj kolega czasami, no to znaczy, że po prostu skill jest nie ten, a nie, że telewizor nie nadąża, tak, za grą. Także tak się przedstawia nasza propozycja gamingowa. No to można zobaczyć, jak właśnie szybko te światła Ambilight Plus Hue, jak się zmieniają, tak? Jest to naprawdę błyskawiczna komunikacja, bez żadnych opóźnień. I tak sobie cały pokój możemy przystroić, tak? I będziemy mieli bardzo fajne efekty świetne tutaj. I co ciekawe, telewizor ten właśnie z serii 6703 jest produktem bardzo przystępnym cenowo. To będzie poniżej 5000 zł wartość tego produktu, tak? Przy 65-calowym telewizorze 4K z HDR-em, z trójstronnym Ambilightem i z bardzo nowoczesną platformą Smart TV. Teraz sobie właśnie płynnie do niej przejdziemy. To jest nasza nowa wersja naszego Smart TV, ona się nazywa Sapphire. Tak nazwa pochodzi od Sapphire, czyli od Szafiru. To jest taki nasz wewnątrzfirmowy klejnot, który zrobiliśmy w procesie wewnętrznego developmentu. Idea, która nam przyświecała podczas tworzenia tego nowego interfejsu, było to, żeby on był maksymalnie prosty, żeby czy jeżeli mamy małe dzieci, czy też jeżeli mamy, nie wiem, dziadków w gospodarstwie domowym, tak, no to każde pokolenie, że tak powiem, będzie mogło spokojnie z tego korzystać, bo jest to interfejs bardzo prosty. Podzielony na 3 poziomy. Na górnym poziomie mamy zakładki z funkcjami, a na środkowym poziomie mamy dane funkcje. W przypadku zakładki z aplikacjami są to właśnie serwisy VOD. I na ostatnim poziomie mamy więcej informacji na temat danej funkcji albo serwis dany, albo rekomendacje treści, tak, z danego serwisu. Także mamy bardzo przystępny cenowo, fajny telewizor do gamingu z najpopularniejszymi serwisami VOD dostępnymi, wbudowanymi. Także zachęcamy do zainteresowania się naszymi telewizorami z serii Sapphire. Dziękuję.